moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku wyzwania 100 dzieciaków i na początek może malutki update. Niech no ja się tutaj ogarnę, bo grałam sobie chwileczkę sama, czy chwileczkę dość sporo. Możecie zobaczyć, że fundusze rodziny nam tu sporo podskoczyły, bo ja tu z Ofelią cały czas pisałam, malowałam. I mianowicie wbiłam jej tutaj też jedną z tych, napisz 5 wspaniałych książek, ponieważ bardzo mi zależało na punktach satysfakcji, żeby, słuchajcie, kupić jej eliksir młodości. I już ona go wypiła, bo w zasadzie miała urodziny za chwilę, a zresetowało jej to tak jakby do 6 dni do zmiany grupy wiekowej, więc niezbyt dużo, ale zawsze coś. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to zadziałało, bo wtedy, co prawda, muszę przyznać, że mi strasznie grę zbagowało, musiałam restartować, także no, mam nadzieję, że to zadziałało, a niestety nie wiem, jak bardzo ten eliksir działa i jak bardzo on odmładza, więc kurczę, mogłam w sumie to sprawdzić, przydałoby się kupić jeszcze jeden, ale będzie ciężko, trzeba wydać 10 książek i ten eliksir kosztuje 1500 chyba, z tego co pamiętam. Eliksir młodości 1500, także no zobaczymy, ile dostaniemy za to. I teraz tak, będziemy mieli zbiorcze urodziny, moi drodzy. Mianowicie Sonia, nasza droga, gdzie ja tutaj to znajdę, było, że będzie miała urodziny zaraz, ale że jeszcze nie ma. Kurczę, już nie pamiętam, bo grałam kilka dni temu, w zasadzie chyba z tydzień temu. Wiem, że była informacja, że Sonia wkrótce będzie miała urodziny. O, bardzo proszę, 6 dni temu i się tak zastanawiam, czy to nie za długo, kurczę? Wiecie co, nie wiem, bo teraz tego tu nie widzę. No nie, wychodzi na to, że jeszcze, kurczę, tych urodzin nie ma i za bardzo nie wiem, ileż tu jeszcze trzeba będzie czekać. No 6 dni temu to było, dajcie spokój. No dobra, w każdym bądź razie zbiorcze urodziny, ponieważ proszę bardzo, szósteczka, tutaj nie szósteczka, ale mamy wszystkie umiejętności pięknie rozwinięte, bardzo proszę. Jeśli chodzi o tego Marcina, też mamy szósteczkę. Magda jest najmłodsza, więc ona jeszcze urodzin mieć nie będzie, tylko kurczę, chciałam zrobić też z tą Sonią urodziny, ale ona chyba ich nie ma. W każdym razie jest wtorek, chwila, bo ona mi tu płacze. Ja muszę zablokować drzwi dla dzieci tutaj, ponieważ one mi tu cały czas wchodzą, zaglądają do tej kołyski i przez to nikt mi tutaj nie może dojść później i nakarmić tego dziecka, więc zablokuj drzwi dla określonego Simma. Nie tak. Ech, Ofelią trzeba to zrobić. Nikasia i zablokuj dla Eloin. Także w ten sposób to zrobimy. Kto tu jest wolny aktualnie? Ty mógłbyś tutaj nakarmić, przebrać siostrę, zmień pieluszkę i od razu karm z butelki. A ty, Ofelia, idziesz malować? Nie, akurat bym chciała, żebyś ty przyszła i napisała. Musisz wydać te 10 książek. Napisz, wróć do pisania. No właśnie, będziemy zmieniać dom, słuchajcie. Już właśnie w ostatnim filmie na kanale mogliście zobaczyć speed build tego domku, także jeszcze troszeczkę nam brakuje. Ten dom jest warty 100 tysięcy, tak, plus minus, a tamten kosztuje 170, więc jeszcze troszeczkę nam brakuje. Mam nadzieję, że uda nam się to w miarę szybko uzbierać, no bo jest dość licho jednak już tutaj z miejscem i też mi się znudziło granie tutaj, więc... Ej, no dlaczego to wywaliło? Idź tam, zmień tą pieluchę. I karm z butelki. No nie wiem, kiedy jej wyskoczą te urodziny, wiecie co, strasznie długo to trwa, więc jeżeli jutro po południu jeszcze nie będzie... Chociaż kurczę, chciałabym już dzisiaj zrobić tą urodzinę. Ale chciałabym zaprosić ojców dziewczyn, w zasadzie i Marcina, to by było spoko. Więc jeżeli jutro do, nie wiem, do 16, 17 powiedzmy nie wyskoczy, że Sonia ma urodziny, to zrobię jej te urodziny, bo wydaje mi się, że coś tu się zbadżyło po prostu, bo to strasznie dużo, długo trwa. Użyj sobie pieluchy. Co ty robisz? Co ty robisz? Porozmawiaj z Simką o imieniu Anna. Nie będziesz gadała z jakąś obcą babą. Daj spokój. Weź sobie tutaj, pobaw się lalkami na przykład. Ty poszłaś spać, no dobra. Ciebie by można ogarnąć. Weź no się skorzystaj, wykąpiesz się. I weź zjedz sobie jakieś resztki, bo trochę jesteś głodny. A ta kurczę się wzięła za ćwiczenie. Nie wiem, co jej się porobiło. Tak sama z siebie przyszła. Także bardzo proszę, idź sobie weź teraz prysznic po tym ćwiczeniu i zjesz sobie też jakieś resztki.
Dobra, Ofelia tutaj sobie dziubię. Dziękuję też za komentarz, że Slice of Life jest też dostępny po polsku i kurczę, zapomniałam sobie tego pobrać, ale dobra, no spoko, coś tam kumam, więc źle nie będzie, damy radę, później sobie to załatwię. Idziesz do siostry sobie pogadać? No dobrze, ty się tutaj kręć możesz, jak, bez problemu. Ty byś jeszcze w sumie lekcję mogła odrobić, ale wiecie co? Dobra, odrób sobie te lekcje, bo nie chcę im robić w tym samym czasie urodzin, no bo ona jest młodsza, więc to bez sensu, żeby to tak wyglądało, więc. Więc po prostu odczekamy najwyżej. Jak będzie miała tą szóstkę, to odczekamy. Dobra, Ofelia napisała książeczkę, także bardzo proszę, wydaj ją sobie. Sprzedamy wydawcy. A co tutaj była za opcja? Wyślij egzemplarz książki do przeglądu literackiego. O nie, dobra, to chcę jednak to. Weźmy sobie to, bo tam jeszcze tego nie wysyłałam. Pójdziesz sobie skorzystać, weźmiesz kąpiel i pójdziesz do spanka. Bo tam było, że codzienne tantiemy. Oby się spodobało to dzieło, które napisała Ofelia, bla bla bla. W danym tygodniu można wysłać do przeglądu tylko jedną książkę, ale będziesz otrzymywać wyższe codzienne tantiemy. No i super. Bardzo mnie to cieszy. Co wy tu robicie? Ty idź sobie spać. Ćwiczysz? Ćwiczy sparing. No i fajnie, ale idź już spać może. Zmęczony jesteś, jest późno. Ty to dzieła sztuki ogląda. Patrzcie ją, kurde, jaka artystyczna dusza. Wiesz co, może najpierw jednak weź sobie prysznic i dopiero do spanka. Ty byś mogła sobie wstać, siku zrobić, ale dobra, bo tu Ofelia będzie okupować łazienkę, więc damy sobie z tym spokój na razie. No dobra, moi drodzy, w takim razie słyszymy się rano. Dobra, większość już tutaj się obudziła i młody jest strasznie głodny, także ja go budzę i niech sobie weźmie porcję. I będzie musiał zostać za chwileczkę wykąpany, także ogarniemy to sobie za moment. Niech tu wszyscy sobie zjedzą. Możesz sobie pooglądać, nie wiem, film akcji. Film jest bardzo głodny, tak wiem. Już idzie sobie wziąć talerzyk. Weź porcję, dwa razy mu się kliknęło. I możecie sobie pogadać. Albo dobra, bo ci dałam, żebyś robił w pieluchę to. Nie będę ci tu zmieniać kolejności. No pięknie, a ty jesteś niewyspana, no i co? Co żeś ty tu odwaliła, że nie poszłaś spać? Połóż się jeszcze, już dużo czasu ci nie zostało, niestety, no ale co zrobić? I oglądacie sobie tutaj Lorek, oglądacie. Oglądaj aktualny kanał. I Ofelię chyba obsypało, coś mi się tak wydaje, czy to. Nie, chyba mam brudny monitor. Bo na miniaturce mi się tak wydawało, jakby miała tam jakieś sywki, ale chyba nie. Dobra, będziesz musiała wykąpać młodego za chwilę. Tylko niech on sobie najpierw doje, jest bardzo, bardzo głodny. Kąpiel dla Filip. W zasadzie mogłabyś coś poddać, jakieś śniadanie, żeby. Chwilę. Co my mamy w lodówce? No, zdecydowanie, mamy jakieś klopsy. Smażony okoń i trochę pierogów. Przydałoby się jakieś śniadanie jeszcze podać, nie wiem, jajka na toście na przykład, ale nie wiem, czy nie będę musiała jej tego przeklikać, bo muszą się zgrać z Filipem w jednym momencie, także kurczę, muszę obserwować, kiedy on tu skończy robić pieluchę. Dobra, Ofelia, wstawaj. Wstawaj, czas na kąpanko Bobasa naszego, bo jest w fatalnym stanie. A wy tu sobie gadusiajcie. Ojej, a co to jakąś tabletkę? Wonderland Pill. Jakąś tabletę sobie zeżar, kurde. Bez żartów, co ty to? Antiperiod, dobra. Ty na górę byś sobie siknął i w zasadzie byś coś też. Ty nie zjadłeś? Nic zjadłeś, ale chyba jakiś niepełny talerz, tak mi się wydaje. To dojedz sobie te pierogi w takim razie. Powinno to wystarczyć. I ty też musisz się wysikać. Zdążyłabyś przed Marcinem, może? Odklikam ci ten telewizor. Idź sobie do toalety szybciutko. Która jest siódma, dochodzi. Ty sobie dosypiasz, no ale tak czy siak ona będzie padnięta, niestety. Ojej, a co tutaj mamy? Blushing jest w flirciarskim nastroju. O, myśli sobie o Bobasie. O, jak słodko. Dobra, szkoła za godzinę, szkoła. Dobra, o urodzinach słuchajcie ani słowa, także nie wiem. Ja decyduję, że po powrocie robię urodziny i koniec, więc trudno. Toaleta już wolna jeszcze. Na telefonie sobie tu siedzi, ty się pospiesz, bo brat też musi iść się załatwić, jeszcze zjeść, także ruchy, zostaw ten telefon. Dobra, młody już się czuje fantastycznie, także niech on sobie podbiegnij tutaj. To ty możesz użyć tu w zasadzie.
Pobaw się może klocuszkami. Buduj sobie wieżę. Ofelia, niech ugotuje sobie coś zje, bo jest strasznie głodna. Będziemy musieli zaraz zaplanować imprezę. Przede wszystkim muszę tutaj znaleźć rodziców tych bobasów. Ojciec, dobra, czyli Salima musimy zaprosić. Rodzina. Wy nie znacie swojego ojca. No to dobre jaja, słuchajcie. Zrobimy tak w takim razie. Salim, Sebastian Bocian i Mehdi. No dobra, i tak pewnie zapomnę, ale spoko. Po południu sprawdzę, jak już wszyscy wrócą. A tobie co? Nie swoja jest, bo obolała po tym ćwiczeniu. No trudno. I jeszcze jej syfy wyskoczyły. Wiesz co, ale ty musisz iść do szkoły. Nie wiem, czy ty w maseczce pójdziesz do szkoły, czy to jest dobry pomysł. Skincare and daily treatment sobie zrób. Zostaw te klocki, zaraz idziesz do szkoły. To byś się w zasadzie mogła przebrać. Zmień strój. A na ten. A zrobiłaś sobie tą maseczkę? Chyba nie. Co to za dziwny dźwięk? On jest oszołomiony po tej tabletce. Co jest dziwne. I głodny, w końcu nie zjadł nic. No super. Do szkoły, ty wstawaj niestety. No trudno, nie dospałaś, twoja wina. Ofelia śniadanko zrobiła. W zasadzie tylko sobie, wszyscy zjedli resztki. Młody, głodny nie jest, niech on się tutaj bawi. Dobra, czyli Ofelia, jak zjesz, siadasz i piszesz kolejną książkę. Napi, książka z gatunku. Krótkie opowiadanie. Nie wiem, czy przez to dzięki temu szybciej to napiszesz, ale byłoby dobrze, bo... No, zależy mi, żeby tą kasę jak najszybciej zebrać. No i na ten eliksir, prawda? Potrzebujemy te punkty, więc musimy wydać 10 książek. Jeszcze dwie nam zostały. Dobra, no to ja ją tutaj wrzucam w to pisanie i widzimy się, jak dzieciaki wrócą ze szkoły i zrobimy tą imprezkę. Kurczę, prawie cały dzień, słuchajcie, nam na to zszedł, bo tu Sonia cały czas płakała. A to jeść, a to pielucha, a tu wszystko, więc... ojejku, a co on taki... Nie, niepewnie się czuje, coś mu się zdało, biedny. Wiesz co, położył się spać. No dobra, to niech się zdrzemnie w takim razie. Ofelia, teraz tak, trzeba by przygotować coś, także może gotuj. Może zrobimy tort hamburgerowy, bo ciasto miodowe do zdmuchiwania świeczek mamy, tylko po prostu, żeby było coś do zjedzenia, także... Także tak sobie zrobimy. Czy ja wam tutaj dawałam jakąś muzyczkę? Chyba, kurde, nie. A tak to bym ci puścił. Gdzie to w ogóle wisi? Jezu, ja nie zauważyłam, że to wisi w powietrzu. No i Magda ma szóstkę, ale nie robimy jej urodzin dzisiaj, tak jak mówiłam. Dobra, ogarnijmy ich sobie wszystkich. Głodni są, ale zaczekamy chwilę. Wszystkich dam do oglądania telewizora. Nie chciałabym, żeby oni mi teraz jedli. Ty pójdziesz sobie... No świetnie, kibel się zepsuł. Dobra, zamienię to, bo nie ma czasu na to. Wykąpiesz się i przyjdziesz sobie tu oglądać. Ty natomiast jesteś zmęczona, więc pójdziesz się zdrzemnąć. No i dobra, i tak to zrobimy. Tymczasem Ofelia będzie tu przygotowywać jedzonko i zaraz sobie zaprosimy wszystkich tatusiów. I robię jej urodziny, bo coś tu się, słuchajcie, zbagowało. To jest niemożliwe, że ona jest tak długo niemowlakiem. Mówię wam, ja naprawdę długo grałam sama i to jest bardzo dziwne. Dobrze. Jejku, jakby to ogarnąć, bo to będzie bardzo, bardzo dużo simów na parceli i ogarnąć to wszystko, to będzie graniczyło z cudem. Co wy się tu tak kręcicie, jak smród po gaciach? Siadaj na tyłku i oglądaj telewizję. A ty będziesz stąd oglądać? Ciekawe, siadaj tutaj. Ona niech się położy. Poszłaś się załatwić i wykąpać? Poszłaś. No co robisz? Co wy robicie? Widzicie, co oni robią? Po prostu to jest niesamowite. Oglądaj ten telewizor, ludzie, złoci. Oglądaj. Oglądaj aktualny kanał. I załóż sobie tą maseczkę. One time treatment. Oglądaj to. Usiądź. Ja to już zabiorę do kosza, o ile się nie zmieści się chyba. Jezu, czy wy to widzicie? Jaki to jest syf, a my imprezę mamy robić. No nieźle. Ja to zamienię. I ja pierdzielę, jaki koszmar. Jezu, trzeba pranie zrobić. Marcin, zostaw to, zrób pranie, włóż do pralki. Zrób pranie, włóż do pralki. Magda, ty idziesz się zająć małą. Weź jej tu pieluchę, ogarnij. I będziesz musiała jeszcze
Chwila, nie, jeszcze Marcin, zrób pranie, włóż do pralki, ok. Tort gotowy, wkładamy do lodówki. Chwila, stop. Jezu, co za masakra. Nie, nie możesz tu teraz wejść. Dobra, w zasadzie możemy już zacząć. Ty się przebierz w sukieneczkę. Ty idziesz tam zrobić pranie, tak? Czy ty już tu wrzuciłeś te rzeczy? Jeszcze nie. Jezu, nie, ja tego nie ogarnę. Ofelia, usiądź sobie na tyłeczku i pooglądaj chwilę telewizję, dobrze? Zostaw. Zostaw to i oglądaj telewizję. Odłóż to natychmiast. Nie będziesz teraz jadła. Idziesz po te ciuchy? Jezu, co jest z tym telewizorem, kurde, że one... Oglądaj aktualny kanał. Idziesz wrzucać te rzeczy do pralki? To też weźmiesz? Weź to, super. Dobrze. I upierzesz ubrania. Tymczasem, Ofelia, zapraszamy. Tak, kogo my tutaj mamy zaprosić? Sebastian Bocian, zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Mehdi i Salim. Trójeczka, dobra. Ty jesteś głodny, ale to spokojnie, zaraz sobie zjesz. Ty jesteś strasznie śpiąca. Jak wstaniesz, to pójdziesz sobie skorzystać. A ty możesz już tu przyjść sobie usiąść. No kuźwa, wzięła mi też talerz. Odłóż to. Ofelia, o mroźnej pogodzie porozmawia. Wyciągniemy ten tort. Nie! Ja nie widzę, słuchaj, ja pieprzę, nie wierzę. No dobra, no to trzeba dodać świeczki urodzinowe, bo ja nie widzę naszego tortu miodowego. Ktoś go zeżarł, także super. Dobra, wiecie co, to jedzcie już co chcecie tak naprawdę. Byle mi nikt nie ruszył tego tortu. Ofelia, świeczki. Świeczki, pochwal sztukę. Ja wszystkich muszę dodać do grupy, żeby oni mi się nie pogubili. Działania, dodaj do grupy. Dodaj do grupy, a gdzie trzeci? Idzie? Czy nie idzie? Podejdź tutaj razem. Magda, przebierz się, Holender jasny. Zmień sobie strój. Może być na ten. Dziewczyny, też tu proszę podejść. Ty też tu sobie podejdź. I dobra, i robimy urodziny najpierw Marcinowi w takim razie. Zdmuchnij świeczki. No ale podejdziecie tu wszyscy... Kurde. Jeszcze ten młody... Jezus Maria, i tu syf taki zaś. Ktoś ciuchy zrzucił. Boże jedyny. Uwielbiam simowe imprezy. Słuchajcie, Marcin zmienił grupę wiekową i będzie romantykiem. Pyk. Ciuchy walniemy tutaj. I teraz stop, cholera jasna, bo ja się tu nie ogarnę, za dużo tego. Szybko dodaj świeczki urodzinowe, żeby nikt nie hamnął tego. I będziemy postarzać Sonię, bo ona znowu tam ryczy. Ten przyszedł i sprząta, patrzcie go, jaki kochany. Dobra, świeczki założyłaś? Jeszcze nie. Moi drodzy, postarz. Natomiast kolejna zdmuchnie sobie świeczki Nikastia, zdmuchnij świeczki. A Eloin dalej śpi, ja już ją obudzę. Maluchowi musimy dać jakieś jedzenie. Boże, jaki tu jest chaos. Słuchajcie, Sonia zmieniła grupę wiekową i będzie ciekawa świata. Pyk. Zaraz ją sobie obczajmy oczywiście. Weźmiesz sobie maluchu porcję. Zmień sobie strój na ten. Tak jest. O, proszę, jaki party. Jakie mamy tu party szalone. Boże, ja nie wiem, co tu się dzieje. To jest po prostu... To są Simsy i imprezy simsowe. Każdy robi co chce, ale proszę, ktoś tu przynajmniej stanął przy niej, także super. Dobra, Nikasia zmieniła grupę wiekową i jej aspiracją będzie zwierzę. Konkretnie przyjaciółka zwierząt. Natomiast jej cechą jest, gdzie to kurczę mamy, żarłok. Także pyk, bardzo proszę. Okej, okay. O, fajnie wyszła, ale znowu taka chuda chyba. Zaraz, słuchajcie, zobaczymy sobie w kasie. W każdym razie dodaj świeczki urodzinowe. Nie, ona wygląda fajnie, nie jest takim... zdmuchnij świeczki. Marcin powinien zacząć myśleć o kontynuowaniu nauki. Nie, nie, nie. Marcin nie idzie na studia na razie, absolutnie. A no tak, bo on jest już dorosły. Weź sobie porcję. Chodź tu, zdmuchniesz świeczki. O rany, co tu się dzieje, słuchajcie. To jest jakaś masakra, ja nie ogarniam tutaj nikogo kompletnie. Zaraz sobie wszystkich zobaczymy w kasie. Pogadajcie tu sobie ze swoimi rodzicami. Ja nie wiem, który jest...
który jest czyim rodzicem, tak naprawdę już zapomniałam. Twoim, nie Kasia, jest Sebastian Bocian. Czy on tu gdzieś jest w pobliżu? Gdzieś się stracili. No super. Gdzieś się stracili. A jak dam podejść tutaj razem? Jest Bocian. Chodź, pogadasz z Bocianem statusiem. Narzekaj na mroźną pogodę. Może jakiś przytul, ożywiona rozmowa może być. O. No i super. Eloin też nam zmieniła grupę wiekową i słuchajcie, jej aspiracją będzie sportowy kulturysta, tak? I będzie, słuchajcie, nieprzystępną simką. Jezus Maria, co ona tu wyskoczyła? Ja pierdzielę, dobra. Mamy chyba wszystko, tak? Marcin miał urodziny, młoda i bliźniaczki. Dobra, no to słuchajcie, lecimy do kasa sobie obejrzeć wszystkich. I będę musiała ich troszeczkę ogarnąć. Dobra, Nikasia wygląda tak, no jej stylowa po prostu mnie powala. Co jest, co jest? O matko, ale fryz ma fajny, także dobra, ogarniemy to zaraz. Sonia, no jak każdy toddler, ciemne włoski wypadły, okej. Okay. No ale kurde, Halloween, to ja nie wiem, to ja nie wiem, po prostu jakieś mody jej tu powskakiwały, makabra. Dobra, także ja ich, słuchajcie, ogarnę i zaraz do was wrócę. Dobra, moi drodzy, skończyłam, kurde, zajęło mi to strasznie dużo czasu, no bo jednak sporo simów do zrobienia. Dobra, Sonia wygląda tak, słuchajcie, dałam jej rzęski, no bo bardzo mi się nie podoba, jak te dzieci nic tutaj nie mają na oczach. Takie kokaczki na włoskach, codzienny wygląda w ten sposób. Oficjalne, do spania, imprezowe, do pływania na ciepłą pogodę i na zimną pogodę. Natomiast jeśli chodzi o dziewczyny, Nikasia, tak jak zapowiadałam, ma morskie włosy. Dobra, i strój codzienny, halo, wygląda tak. Do pływania, boże, oficjalne, sportowe, do spania, na imprezę, do pływania, ciepła pogoda, zimna pogoda. I Halloween wygląda w ten sposób. Codzienny, oficjalny, sportowy, do snu, imprezowy, do pływania, gorąca, zimna pogoda. No dziewczyny całkiem podobne do siebie, nie identyczne, ale bardzo podobne. Dobra, no to wracamy sobie do rozgryweczki i ogarniemy tą naszą imprezę, która kurczę wymyka się spod kontroli, jak zresztą zawsze. Dobra, w zasadzie możemy sobie ten torcik zjeść, także Ofelia, weź no tutaj... Masz tutaj zawołaj na posiłek, zawołaj na posiłek. Przebierzcie się wszyscy. O, proszę, czekajcie, muszę to uwiecznić. Kurczę, bo właśnie mało zdjęć robię. A tu takie urodziny grupowe, spójrzcie tylko. Dobra. No to weźcie sobie wszyscy po talerzyku w takim razie. Młody, ty się miałeś przebrać, a ty malutka, jak się masz? Ty się masz bardzo dobrze. Byłoby spoko, jakbyście pogadali ze swoimi rodzicami, ale ja nie bardzo wiem, kto jest czyim rodzicem. Ty w ogóle dlaczego chodzisz w piżamie? Przebierz się, zmień sobie strój z łaski swojej na ten codzienny, tak ładnie w nim wyglądasz. Dobra, ojcowie nam tu się, słuchajcie, stracili. Salim, czyim ty tatą jesteś? Muszę sprawdzić. Nie, nie dziewczyn. Soni? Nie, Soni jest Bartosz Kluczyk. Chwila. Chwila, czy ja czegoś nie pomyliłam? Bartosz, Sebastian, Mehdi, a Salim? Skąd ja tego Salima, słuchajcie, wytrzasnęłam? A tu jest Salim, on ma żonę w ogóle. On jest ojcem Filipa, aha. No, no tak, przecież Filip też ma mieć urodziny. Jezu, a ja torta zezarłam. Przecież Filip też miał mieć urodziny. No i wszystko jasne. Czy ja mogę go tak opostarzyć po prostu? Jaka wtopa, słuchajcie, nie wierzę. To po prostu co za masakra. O nie. Ale masakra. Czy ja mogę go po prostu... Nie mogę chyba za bardzo. Modyfikuj, resetuj wizerunek, ustaw reputację. Nie. Wybranie zleceń. Cholera. Ale schrzaniłam, słuchajcie, strasznie schrzaniłam. Ja teraz potrzebuję torta. Ofelia, ja bym cię bardzo prosiła, żebyś ty przygotowała. Żebyś ty przygotowała torta, bo fatalna sprawa tutaj nam wyniknęła. Jakbyś mogła to zostawić i się zająć tym torcikiem. I właśnie, to waszym ojcem jest, ja tego nigdy nie zapamiętam. Bocian. Dobra, i gdzie ten Bocian jest? Czy Bocian tu jest gdzieś na imprezie? Tu jest Bocian.
Opowiedz historię, pogadajcie tu z tatuśkiem. Dramatyczną historię, pokaż zdjęcia z policzku, no może nie zupełnie. Czy entuzjazmu się posiłkiem? Pogadajcie sobie po prostu chwilę. Twoim ojcem, mój drogi, jest ten Mehdi. Gdzie ten Mehdi? Siedzi tu bez koszuli, bez pardonu. Słuchajcie, ja podejrzewam, że po prostu jego ubranie mi się z modów usunęło albo coś takiego. I dlatego taki golas łazi. Ja nie wierzę, jaka wtopa z tym Filipem. Zapomniałam o nim totalnie. A on też musi, kurczę, mieć urodziny. Pogadajcie sobie tutaj, póki jesteście toddlerami. Pogawoszcie sobie. A ty z ojcem. Aha, fajnie, siadło sobie tutaj i z nim gada. No weźcie sobie, siądźcie w jednym miejscu, a nie tak będziecie łazić. Jak tam idzie tortofelia? A jak pranie, bo pranie też zostało wstawione. Trzeba by je. Magda, ty byś się. Jezu, ale ty masz tu kolejkę. Weź sikaj po mistrzowsku. Wyładuj, przenieś do suszarki. I bym się prosiła, żebyś ty to zrobiła. Natomiast teraz tak, dodaj świeczki. Gdzie to będzie? Pomóż dmuchnąć świeczki, Filip. No. Także bardzo proszę. Idź po niego, po malucha naszego. A ty, słoneczko, jak się masz? Chodź tutaj sobie. Może sobie pobiegasz. Pokrąż sobie po prostu. Ty poszłaś tam na górę? Nie, ty tutaj coś robisz. Także jakbym cię prosiła, żebyś to zostawiła i zajęła się tym, co masz do zrobienia, bo ty się chyba zablokowałaś, dziewczyno. I kolejne urodziny. Bardzo proszę, świeczki zdmuchnięte. Ale wiecie co, Filipa już sobie chyba ogarnę później, bo już mi się naprawdę teraz nie chce. I słuchajcie, umysłowe, mały geniusz. Natomiast jeśli chodzi o cechę, o Jezu, co ja tu kliknęłam, o cechę, to będzie dobry. Elegancko. Ja sobie go ogarnę później. Wygląda nie najgorzej z tego, co widzę, więc jest spoko. A teraz, Ofelia, tak, dodajesz tu świeczki, żeby mi nikt tego tortu nie zeżarł. Dodaj świeczki. I schowamy go sobie do lodówki. I teraz tak, twoim tatusiem jest ten Salim, tak? Więc popraw humor, pogadaj sobie tutaj z nim, obejmij na przykład. Błagaj o nowe zabawki. Entuzjazmuj się słodyczami, dlaczego by nie? Dobra. A ty tu idź się wysikać, bidna, bo tu ledwo, ledwo żyjesz. Trzeba się tobą też zaopiekować. Jako jedyna nie masz dzisiaj urodzin, więc się pewnie czuję, słuchajcie, strasznie odsunięta. Dobra, wysuszysz ładnie te ubranka, bym cię mogła prosić. Wysusz ubranie. Wiesz co, weź, no to jeszcze wyczyść i weź prysznic. A tobie co, kochanie? Cukru teraz, no to weź sobie. Znaczy, to nie jest co prawda cukier, ale. A dobra, no niech ma sobie takie zachcianki jak to dziecko, dobra. Co ja jej chciałam kliknąć? Aha, żeby sobie narobiła w pieluszkę. Wpadnij w histerię. Boże, jaki tu jest syf. Zostaw toaletę! Fuj! Jak tu trzeba posprzątać Ofelia, bo jest straszny syf. Dobra, tatusiowie się już zbierają z tego, co widzę. No jest już późno. Ofelia się położyła spać w ogóle. Dobra, muszę te resztki pochować do lodówki, bo sporo żarcia nam tu pozostawało. Te porcje niepewne, ale. Jezu, czy wy to widzicie? Marcin, ja bym cię mogła prosić o zrobienie prania znowu. Włóż do pralki. Wytrzyj, zrób pranie. Brak dostępnej pralki? Jak to? Ja pieprzę, jaki syf. Co za masakra. Trzeba to ogarnąć. Dawno prania nie robiłam. Dobra, ty. Jezu, ile brudnych naczyń. Do spania. Ty, do spania. Ja te talerzyki pozabieram. Ty też do spania. Zostaw Ofelię. Mama śpi. I ty, słoneczko, też do spania. Aha, ona już została położona tutaj. To śpi tutaj. Dobra, przepraszam bardzo, jej źle kliknęłam. Co ty robisz? Na kanapie śpisz? Nie, nie, nie. Ty sobie weź może to łóżeczko. To jest chyba wolne. Także śpij sobie tutaj. Wszystkich trzeba w miarę ogarnąć. Magda też poszła spać. Co wy chcecie od tej Ofelii? Aha, impreza. Nie, Marcin, skorzystaj tutaj, skorzystaj tutaj. Skorzystaj tutaj, wyczyścisz wannę. Zrób pranie, włóż do pralki. I tutaj jeszcze, zrób pranie, włóż do pralki. Dobra.
Trzeba tutaj ogarnąć ten bajzel, bo jest naprawdę tragiczna sytuacja. I trzeba, słuchajcie, zachodzić zaraz w kolejną ciążę. Nie ma co czekać. I będę musiała z nim jeszcze napisać tą książkę, żeby po prostu ją jeszcze odmłodzić. No kurczę, ile się da, to będę chciała odmładzać. Chwila, tu talerz. Ile tu jeszcze ich zostało? Jeden tutaj, tu jeszcze jakaś szklanka wciśnięta. Nie, to już chyba wszystko, nic nie błyszczy, dobra. Ostatni talerzyk, kasa z talerzy jest super. To jest, tu jeszcze ciuchy, ja pieprzę. Zrób pranie, włóż do pralki, wysuszone ubrania. Kurde, Magda ich nie wysuszyła. Magda, wstawaj. Wysusz ubrania i dopiero pójdziesz do spania. Miałaś zrobić to, co cię prosiłam. Ten biedny tutaj, kurczę, zacharowany jak zwykle, zaraz się nam tu przewróci, no ale trudno. Ktoś musi to zrobić, a ja już nie mogę patrzeć na ten syf. Co to jest? Zabawka jakaś. Eliksir młodości, Ofelia go nie wypiła! Ofelia, ty pierdoło! Jak to się stało, że ty go nie wypiłaś? Wypij to! Wypij to, zrób pranie, włóż do pralki. Ja nie wierzę. No właśnie tak się zdziwiłam, że kurczę, tylko o kilka dni ją to odmłodziło, patrzcie. A ona go odłożyła po prostu w kiblu, no nie. No i o to chodzi. I po prostu się cofnęła do młodego dorosłego. No i super. Szczerze wam powiem, nie wiem, czy to jest dozwolone, ale gram po swojemu i według mnie zarobiła sobie na te punkty. O, ona chciałaby Bobasa. Ofelko, idźcie połóż spać. Nie smuć się. No, co ja chciałam powiedzieć, że ona sobie na te punkty zarobiła, więc wydaje mi się, że to jest jak najbardziej w porządku móc je wydawać. Także, Boże, co mu jest? On jest bardzo zmęczony, ale co to jest ta Wonderland Pill? Co on tam zezar za tabletkę, kurde? Naćpał się czymś, chłopak. Oglądaj pranie. Dobra, leć jeszcze po te ciuchacze na dół. I to chyba będzie wszystko. Ja będziesz mógł włączyć już tą pralkę i się położyć spać. Już tu nie widzę żadnych ciuchów na podłodze, mam nadzieję. Jeszcze byś wziął stąd. No nie, no zepsuła się. Ja nie wierzę. Zamienimy to, bo już... Wyczyść tacę na kłaczki i wysusz ubrania. Mógłbyś jeszcze to zrobić? Weź wytrzyj podłogę jeszcze. Dobra, i idź spać. Wiesz co, jeszcze weź sobie prysznic i idź spać, bo ty już jesteś wykończony. Dziękuję ci bardzo, mój drogi, za pomoc. Kurczę, wszystko tutaj biedny musiał ogarnąć. No ale dorosły, najstarszy facet w domu, także jak najbardziej. Dobra, moi drodzy, w takim razie koniec... odcinka. Mieliśmy tutaj po prostu urodziny hurtowe. Z kasą już jest całkiem nieźle. Ja będę tutaj ją jeszcze męczyć, pisać i malować, żeby po prostu ten domek już sobie jak najszybciej wymienić. Dobra, moi drodzy, w takim razie słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!